Gwałtowny wzrost. Jeszcze ważniejsze coś innego, profesor. Ernest Kuchar, liczba zakażonych nie jest najlepszym wskaźnikiem sytuacji epidemicznej. Liczba zakażonych koronawirusem nie jest najlepszym wskaźnikiem sytuacji epidemicznej, powiedział profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, komentując obecną sytuację związaną z COVID-19 w Polsce. Według eksperta baczniej przyglądać się należy liczbie zajętych miejsc w szpitalach i respiratorów. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9954 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarły 282 osoby. Tydzień temu we wtorek resort przekazał, że nowych zakażeń było 7937 i zmarło 216 osób, a dwa tygodnie temu 6310 osób i 247 zmarło. Profesor Ernest Kuchar został zapytany o to, czy możemy mówić już o szczycie tzw. trzeciej fali koronawirusa. Absolutnie trudno mówić o szczycie, będziemy mogli o nim powiedzieć, gdy zobaczymy, że liczba zakażeń będzie spadać. Warto natomiast zwrócić uwagę na ciężkość przebiegu COVID-19, bo zakażenie koronawirusem ma bardzo szeroki zakres objawów, wskazał. Te 10 tysięcy zakażeń dzisiaj, a 10 tysięcy zakażeń w przeszłości może oznaczać zupełnie coś innego, dodał. W jego ocenie należy teraz baczniej przyglądać się liczbie hospitalizacji, zajętych respiratorów i liczbie zgonów. To są tak naprawdę wskaźniki, które nas interesują. One lepiej oddają ciężkość epidemii niż liczba zakażeń, ocenił. Z danych resortu zdrowia z wtorku wynika, że dla pacjentów z COVID-19 jest 27122 łóżek, zajęte są 18105. Z kolei na 2687 respiratorów dla cierpiących na COVID-19 zajętych jest 1837. Najbardziej tragiczna sytuacja by była, gdyby się okazało, że nie ma gdzie leczyć chorego pacjenta. Dopóki jest ten zapas, to patrzymy w delikatnym optymizmem w przyszłość, dodał. Z obserwacji profesor Kuchara w kierowanej przez niego klinice pediatrii z oddziałem obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wynika, że zajęte są wszystkie miejsca covidowe. Ośrodków leczących dzieci z COVID-19 nie jest wiele. Mimo że uważa się, że dzieci chorują rzadziej, to należy pamiętać, że są też takie, które są bardziej narażone, to dzieci z ciężkimi wadami wrodzonymi czy nowotworami. To głównie one trafiają do nas, dodał. Niedzielski, jeszcze szczytu nie widzimy. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dynamika przyrostu zleceń na badania wykrywające koronawirusa wystawiane w podstawowej opiece zdrowotnej w ostatnim czasie jest mniejsza niż przy rozpędzaniu się drugiej fali. Rząd ma dostęp do wiarygodnych modeli matematycznych dotyczących pandemii. Skoro tak mówi pan minister, to jest to powód do optymizmu, ale o szczycie będziemy mówić, jak zacznie się zmniejszać liczba zakażeń. Jeszcze szczytu nie widzimy, dodał. Słońce zabija koronawirusa. Według eksperta z każdym dniem na naszą korzyść zaczynają działać czynniki sezonowe. Noc jest coraz krótsza, a dzień coraz dłuższy, co oznacza, że jest coraz cieplej i mamy coraz więcej słońca. A słońce zabija koronawirusa w ciągu kilku minut. Z racji braku wymiany powietrza i promieniowania słonecznego możliwość zachorowania jest wielokrotnie większa w pomieszczeniach zamkniętych, niż na otwartej przestrzeni, podkreślił. Dlatego, w jego ocenie, zachorowań powinno być mniej w maju i później, w okresie wakacyjnym. Ruch w bardzo dobrym kierunku. Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-19 będą miały ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami, powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest ruch w bardzo dobrym kierunku, ocenił profesor Kuchar. W przypadku szczepień pierwsza dawka zapewnia ponad 50%. skuteczności i łagodzi przebieg choroby, a to oznacza mniejszą liczbę zgonów i hospitalizacji. Najistotniejsze z punktu widzenia szczepienia dwudawkowego jest podanie pierwszej dawki. Opóźni uzyskanie pełnej odporności, ale szybciej zaszczepiona zostanie dwa razy większa liczba osób, powiedział.